tutaj mamy akurat właśnie klatki z gołębiami. Wprawdzie nie są one opisane, ale skorzystamy tutaj. Są opisane. Gdzie są opisane? Aha, to, aha, no rzeczywiście, to malutkie te. No dobrze, ale to lepiej jak nam ty przeczytasz, dobrze? Powiedzmy, co to są. Zacznijmy może. Od której strony? Może od tej finałowej. Tutaj gołębie. Jak wiadomo, jeszcze nie są na aukcjach z naszego gołębnika, ale wkrótce ale będą. Ale będą. Tak, dlatego czekałem, bo widziałem w zeszłym roku też w podobnym terminie było zebranie i już gołębie ładnie się prezentowały. I to są, tu akurat jest 10 gołębi, które były pierwsze z finału. To jest pierwszy z finału Paweł Orłowskiego gołąb. Bardzo ładny gołąb. Tutaj jest z teamu GPS. Drugie miejsce, trzecie miejsce kolega Reszek Rogało z tego oddziału Lecko, zresztą w tym oddziale on prawie wszystkie swoje zawodnictwa, jakim przysłał wyniki, wygrał, również w okręgu Białystok. Tu jest czwarty gołąb tutaj kolegi Henryka Szymczaka, co ciekawe kupił go z oddziału Malbork od Struzika. Jacka Struzika. I od Jacka Struzika. Piąte miejsce Leszek Rogało, tutaj kolega również oddział 016 Olecko. Olecko. Jacek Juszczyk, szóste miejsce, tutaj siódmy gołąb z finału kolegi Tadeusza Kuźnika, który jest tutaj również obecny, ósme miejsce Kaszuby Team, dziewiąte Jacek Juszczyk i dziesiąte Grygola Relkowskiego. Tu są również dwa gołębie zaprezentowane, ten, który był dwa razy pierwszy, to jest Pawła i Ryszarda Maja, to jest po tych klasach, który z filmów, żeśmy o nim mówili. A tamten gołąb to jest też, który był drugi i trzeci, kolegi Grygora Relkowskiego. Plus... Właśnie z Juszczykiem to jest taka fajna kolegą sprawa, że on nie ma swoich gołębi, a on kupił pięć gołębi, bodajże czy sześć. Sześć gołębi. Sześć. O, i to ciekawe, powiem tak, że nawet ja się teraz rozmawiałem, bo Jasiu przysłał swoje sześć gołębi. Gorzej poleciały. I właśnie, a za dwa tygodnie tego Jacka Juszczyka, jeszcze mówię, Jacka trochę gorsze były, może nawet wychowane. Ale co ciekawe, Jasia został jeden gołąb, a tego kolegi Juszczyka zostały pięć. Także to różnie bywa, nie? Tutaj są najlepsze trzy serie z tego memoriału. Mieczysława Pieska, to jest pierwsza seria, tak, to jest, jak mówiliśmy, z tej jedynki od Rainera Putmana, którego gołąb kupił Zbyszek Oleksiak, ojciec. Mariusz w zeszłym roku kupił ojca tego gołębia, albo matkę, teraz nie wiem dokładnie, nie? A drugi gołąb właśnie od Grubla i to tam ja mu też dałem te pitmany, ale krótko mówiąc, to są dwa 100% tak, pitmany. To są raczej siostro, 403 i 404. Ale to nie, co chodzi, że Zbyszek Oleksiak to były dwa pitmany, ten jedynka i jeszcze jeden pitman. I u Patryka Grubla też były dwa oryginalne pitmany, czyli ale 100%. Ale gołębie mają perfekcyjną budowę, także jak widać, no nikąd się te wyniki nie biorą, nie? Drugą serię z tego lotu tutaj wspomniali Klesińscy. Oddziału. No, akurat tutaj nie widzę, ale powiem ten, że gołąb jest na pewno tutaj w zeszłym roku, co ciekawe, no dużo jest takich różnych ciekawostek przy okazji. Tej matka albo ojciec to jest od Reinharda Mulda, którego właśnie w zeszłym roku, jak tu Reinhard był, kupili. No dzisiaj Reinhard nie mógł, miał siebie imprezę też. Trzecią serię z tego lotu zdobyły gołębie Janusza i Mariusza Rozpłocha. Jak się mówi, to są gołębie typowo na długi dystans. To miał gdzieś być, ale też położył awarię samochodu. On na co dzień mieszka w Kolarcu. Kolejne gołębie to są asy. Jak wiadomo, pierwszy as to jest kolegi Pawła Orłowskiego, drugi Katarzyny i Andrzeja Dudy. Też bardzo dobra hodowla, zresztą kolega Andrzej może pozwolisz, powiesz coś o tych swoich gołębiach. To są te dwa tutaj? Dwa. Drugi i trzeci as należy do Katarzyny Andrzeja Duda. Imiennika i nazwiska. Tak właśnie. O tych gołębiach. Ja się zapytam, jak jest nazwiskiem takim łatwiej czy gorzej jest? Jak imię nazwisko łatwiej? To nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Rozumiem. Ani nie pomaga, ani nie przeszkadza. Zależy, jaki jesteś człowiekiem. Może Andrzej, powiedz, bo ty też zaopatrujesz się w gołębie, no z czołowych hodowli w Europie, powiedz, to są gołębie w oddziale jakim? 443, co to jest za oddział? 0443, to jest oddział Wągrowiecko-Rogoziński. Okręg Piła, nie? Te gołębie pochodzą z gołębia od Alberta Derby. Matką tego gołębia jest oryginalny gąb od Alberta Derby. Mówimy o tym tutaj. O tym groszku, tak. 123 mamy. A tu jest ojcem jest tego gołębia od Jana i Johna Baku. Tak. Oni gladiatora mają w swojej hodowli, olimpijczyka Belle. Belle, tak jest. A tu jest... Highlandera, przepraszam. Highlandera, tak. Podstawowy jego gol. Tak. W jego płynie krew z tego Highlandera.
ta samiczka to jest wnuczka do tej derwki, nie? I zarazem też z drugiej strony też te same gołębie z tych baków. Tych baków, tak jest. I jeszcze oni gęsów mieli bardzo coś, dużo. Co ciekawego, to w tym roku dałem na Majorkę gołębie i wnuczek od tej derwki zdobył tam 11 miejsce na finale. Nie? 6 gołębi tak na finał tam poszło, na finał wróciło 100 ileś, tak? Na finał poszło 67 gołębi, a wróciło 137 gołębi do dzisiaj, bo tam ostatni lot jest morza. Nie? Gratulujemy. A ile gołębi wszystkich dałeś razem tam? Tam dałem 5 gołębi, na finał poszło 4. To dużo. Tak, tutaj kolejny goł to jest Ingi, tutaj z naszego oddziału Czes. To jest od kolegów skrzypczaków. No, także dobrze. Te 5 gołębi najlepszych. Także widzimy, tak są te, tak wyglądają te gołębi. Oczywiście większość tych gołębi będziemy mieli. Wszystkie są u kolegi Sebastiana w Dębniku. Tak, dorobione będą miały zbliżone. Teraz w przyszłym tygodniu będą na aukcję, także się wstrzymywałem, mówię, z tą aukcją ze względu na mierzenie tych gołębi. Na przyszły sezon tutaj kolega taką troszeczkę rewolucję robi z nazwą, powiedzmy. Bo z nazwą, bo chcę, żeby bardziej z regionem. Ja się troszeczkę śmieję z tego, bo się dopiero sam od niego dowiedziałem, że gdzie on mieszka, często są Kaszuby, ale nie są południowe Kaszuby, nawet w Czersku. Zespół pieśni i tańca Kaszuby. Ale jak się kogoś zapytam tutaj u mnie tam w miejscowości, czy często są Kaszuby, to się no, jakoś nie kojarzy. Ale już o to. Taki kolega ma wybór, może żartuje, ale WG Czersk czy WG Kaszuby to będzie to samo. Także zapraszamy, tam jest trochę regulamin zmodyfikowany, bo jest między innymi, że można zgłosić drużynę i rywalizować sportowo, czy jest niższa opłata 600 zł. No, albo za drużynę jest 2006 gołębi, nie? Rozumiem. Ci, którzy biorą udział w nagrodach. Nagroda. A jeżeli będzie 20, tylko po tylko sportowa, będą klasyfikowane. Tutaj oczywiście nagrody rzeczowe te gołębie będą nagrywać wszystko, ale nie chcę po prostu unikać tych gołębi rezerwowych, bo te można się pomylić. No i jeszcze apelujemy jeszcze raz o przesyłanie rodowodów. I starajmy się te rodowody naprawdę robić tak rzetelnie. Teraz na przykład, żeby rozliczyć nagrody, tu jak widzieliście, tu przelałem już koledze Pawłowi. No musi być, muszę mieć te dane, żeby rozliczyć również z urzędem skarbowym. No nie ma tego, tego po prostu nie przeskoczę, muszę mieć dane nawet do tych, wypłaty. Mało zgiełk robi, także na razie podziękujemy już. Również zobaczmy, dziękuję. Tutaj bardzo dziękujemy za zaproszenie. Zobaczmy, impreza się rozkręca, tutaj koledzy na chwilę na górę wyszli, a jeszcze wrócą. No, także gratulujemy i do zobaczenia w przyszłym roku. Do zobaczenia jeszcze raz. Dobry lot. Dobry lot.